Cześć moi drodzy, dzisiaj pogadamy sobie o komputerach kwantowych i o PC-tach. No cóż, mamy na świecie już komputery kwantowe, ale niespecjalnie jeszcze wszyscy umiemy z nich korzystać ze względu na to, jak bardzo są skomplikowane. No i właśnie tutaj powinny się pewnie w głowach niektórych z Was zrodzić pytania, no dobra, no to skoro nie potrafimy z nich korzystać, no to co, no to już nam klasyczne PC-te nie wystarczają, nie możemy po prostu, wiecie, zamontować nowych procesorów czy coś. No właśnie o to chodzi, że nie do końca, bowiem te dwa sprzęty to są zupełnie inne sprzęty i służą do czegoś innego, a przynajmniej docelowo komputery kwantowe mają spełniać się w innych zadaniach. No i właśnie między innymi o tym chcę Wam dzisiaj opowiedzieć. To będzie taki materiał w stylu 5 rzeczy, tak żebyście, wiecie, jasno zrozumieli, o co chodzi, żeby te różnice między tymi sprzętami tak wyszczególnić i no, żeby po prostu było wszystko łatwe do zapamiętania. Także nie przedłużam i lecimy z tematem. Żarówka świeci, świeczka również i to spełnia swoje zadanie, czyż nie? No, spełnia, ale różni się w działaniu. Oba źródła światła potrzebują zupełnie innego rodzaju energii, diametralnie różni się też ich trwałość oraz zastosowanie i wiele innych kwestii. No i z komputerami jest podobnie. Ten kwantowy jest oparty na zasadach fizyki kwantowej, o której mamy co prawda dużo wiedzy, ale wciąż próbujemy okiełznać jej możliwości na swoje potrzeby. Do klasycznych PC-ów możemy dodawać podzespoły, by zwiększyć ich moc obliczeniową. Komputery kwantowe z kolei mają moc obliczeniową tak wielką, że nie jesteśmy jej nawet w stanie wyestymować. Ma to związek z tym, że komputer kwantowy docelowo zajmie się rzeczami, do których klasyczny PC się nie nada, no i vice versa. Do montażu filmów, obróbki zdjęć, modelowania 3D i innych praktycznych kwestii życia codziennego, dobrze znane skrzynki, ale też laptopy wciąż będą praktyczniejsze. Ale kiedy przyjdzie nam na przykład prognozować pogodę na Marsie, wyszukiwać idealnego związku chemicznego do opracowania nowego leku, a nawet badania złożonych zjawisk meteorologicznych, okaże się, że PC-ty będą za słabe. Jak bardzo? No cóż, wciąż trudno to ocenić ze względu na brak potwierdzonych przełomowych dokonań. Jednak mówi się, że problem, którego rozwiązanie zajęłoby PC-towi nawet kilkanaście lat liczenia, komputer kwantowy mógłby rozwiązać, uwaga, w sekundy. Mówimy więc o niemal nieskończonych możliwościach, przynajmniej na nasze aktualne potrzeby. Zapewne wiecie, że klasyczne komputery operują na jednostce informacji, którą jest bit. Ten może przyjmować jedną z dwóch wartości: 0 albo 1. Coś jest albo czegoś nie ma. Każdy piksel na zdjęciu to ciąg tych wartości, każda przesłana informacja w sieci to również ciąg zer i jedynek. Za każdym razem, kiedy wykonujemy jakąś pracę na komputerze, ten musi dokonać obliczeń opartych na systemie binarnym. Kiedy tych koniecznych do wykonania obliczeń robi się za dużo, ulepszamy podzespoły, które je uciągną. Nasze możliwości są zatem bardzo mocno uzależnione od naukowców i laborantów z Doliny Krzemowej. Jednego roku moc obliczeniowa rośnie 10%, innego o 20%, a jeszcze innego w ogóle nieznacząco. A wszystko po to, by komputer mógł ogarnąć zera i jedynki. Komputery kwantowe operują z kolei na qubitach, podstawowej jednostce w fizyce kwantowej. Co powiecie na to, że każda informacja może być zarówno zerem i jedynką, czyli na przykład być w 20% zerem, a w 80% jedynką, a zatem pozostawać w tzw. superpozycji. I nie wystarczy, że komputer kwantowy wrzuci odpowiednie proporcje do Excela i problem sam się rozwiąże. Taka złożoność sprawia, że te rewolucyjne urządzenie musi przyjąć niemal nieskończenie wiele wariantów, by wyciągnąć te odpowiednie, najlepsze. Jednocześnie umożliwia to zapisywanie niewyobrażalnie większej ilości informacji, jak i pozwala okiełznać niewyobrażalnie większą moc obliczeniową. Tyle, że problemem jest okiełznanie samego komputera kwantowego. Kupujesz podzespoły PC-ta, wszystko wpinasz w odpowiednie miejsca, podłączasz kable zasilające, peryferia, instalujesz system operacyjny i voilà, możesz już zachwycać się mocą obliczeniową swojego komputera. Wszystko nawet w trudnych warunkach. Niezależnie od tego, czy w momencie korzystania z niego burzą Twój blok, czy też sąsiedzi za ścianą urządzają głośną imprezę, jego efektywność będzie nienaruszona.
Komputer kwantowy potrzebuje do działania nieskazitelnych wręcz warunków. Każde przypięcie i szum mogą wpływać na poprawne odczytanie superpozycji. Ale to nie wszystko. Kubity przestają być w superpozycji, kiedy zostaną zaobserwowane. Trudno to wyjaśnić, ale wyobraźcie sobie, że otrzymujecie prezent. Dopóki go nie otworzycie, w waszej głowie może tam być absolutnie wszystko, a jedynym ograniczeniem jest rozmiar pudełka. No a tutaj to wartości między 0 a 1. I choć nie jest to idealne wytłumaczenie, bo wynik w pudełku będzie taki sam, niezależnie od tego, co myślicie, no to dobrze oddaje problem nie tylko poprawnego odczytania, ale też zastosowania wyników podanych przez komputer kwantowy. Obecnie szybkość przesyłania danych zależna jest od przepustowości kanału, czy to możliwości naszego dysku, czy też łącza operatora sieci. To samo z bezpieczeństwem. Zależy ono od szyfrowania. Kiedy pliki stają się za duże, musimy przyspieszyć dyski i łącza internetowe. A potem znowu, i znowu, i znowu, i tak w nieskończoność. Komputery kwantowe nie przesyłają informacji w tradycyjny sposób. Niejako teleportują je. Wszystko dlatego, że dwie różne cząstki kwantowe mogą splatać się ze sobą, dzięki czemu informacja zapisana w jednej będzie identyczna w drugiej. I to niezależnie od odległości między nimi. To oznacza natychmiastowy przesył informacji między A i B, co też zresztą udało się wykonać w warunkach laboratoryjnych. W ten sposób przeteleportowano informację między dwoma odległymi komputerami kwantowymi, co niejako dało zaczątki internetu kwantowego. Takie rozwiązanie jest też absolutnie bezpieczne. Nie ma bowiem możliwości, przynajmniej według obecnego stanu wiedzy, by ktokolwiek był w stanie przechwycić informację na jej drodze. No, z tego względu, że tej drogi nie ma. Mam nadzieję, że po tej pigułce informacyjnej troszeczkę Wam się rozjaśniło w głowach. To jest wszystko, wiecie, wciąż jakby temat to jest taki work in progress, tak? Jeszcze wciąż się uczymy komputerów kwantowych. Być może w przyszłości okaże się, że tych różnic jest jeszcze więcej, a może się okaże, że podobieństw jest więcej. Natomiast osobiście nie spodziewałbym się tego, że kiedykolwiek komputery klasyczne, te zero-jedynkowe, będą w stanie dogonić mocą obliczeniową komputery kwantowe. Jest to po prostu no, niemożliwe, bo ze względu na to, jak komputery są zaprojektowane, ze względu na swoją budowę. Natomiast no, przyszłość, jeśli chodzi właśnie o rozwijanie technologii, czy medycyny, czy znaczy po prostu takich, wiecie, światowych potrzeb, że tak powiem, no to tutaj przyszłość absolutnie należy właśnie do komputerów kwantowych. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się w zdrowiu, do następnego materiału, cześć!